wymalenia trasy, czerpania podczas biegu z pięknych widoków, które będziecie na trasie. No i jakie chcecie, najlepsze. Życzymy dla samego siebie i życzymy zdrowia. Wszystkiego dobrego, bieg uważam za bardzo. Dziękujemy ślicznie panu burmistrzowi. Jeszcze taka sprawa organizacyjna, tutaj do przekazania. Proszę posunąć chwileczkę. Witam wszystkich serdecznie. I taka kwestia technicznie jeszcze a propos trasy. Warunki są jakie są, idealna pogoda do biegania. Mamy kupę korzeni, po drodze mamy polewka piasku, a na końcówce troszeczkę błotka, także mamy pełną paletę przygód po drodze. Pit stopy, tak zwane, czyli miejsca z wodą, 4., 10. i 15. Dla półmaratonu, od razu powiem, dla dystansu 11 i 5 to będzie 4. kilometr, dla piątki będzie 3., bo troszeczkę krótsza trasa będzie. Dla biegaczy półmaratonu, niestety pytam się, czy macie traki, nie mam. Trak jest obowiązkowy. Słuchajcie, jest tyle dróżek po drodze, gdzie możecie się skręcić, że bardzo łatwo się zmienić. Trak był przeze mnie sprawdzany, co prawda wchodził przez laptopa, przez aplikację nie za bardzo chciał wchodzić, ale przez komputer można było spokojnie grać do mnie, do komputera. Oznaczona jest trasa, szukajcie pomarańczowych strzałek, szukajcie tasiemek biało-czerwonych i strzałek. Ja bym chciał, że po kogo powinniście się też